Nie było to nic dobrego moje dzieci. Wysiadły w nocy wszystkie odbiorniki i telewizyjne i radiowe. Szczęk zamykanych za mną krat. Szliśmy korytarzem, w końcu dotarłam do celi. Jakieś ruchy były z kotów opancerzonych, ale na razie nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Po godzinie bodajże chyba 6 ukazał się właśnie w telewizji generał Jaruzelski. Wodą kolorowo polewali, później ludzi rozwalali, to rozganiali wszystkich. Tylko raz pod bramą trafiłem, nie zdążyłem tutaj. No to obrzucili gazem. A moje patrzyłem, bo szła kobieta chyba z nóżkami. Porzucili jej pod nogi też. Ja mówię, pan się okazał człowiekiem. Niech pan pomoże. Ta kobieta nigdy nie wyjdzie. W domu się dziecko zapłacze, a ona tu 10-miesięczne dziecko. On jest późno, nie wiem, co się da zrobić. Ale rzeczywiście po 15 minutach wszedł ktoś i powiedział pani. Też nie wiem, jak się nazywała. Godzina policyjna, no nie można sobie było nawet do następnej miejscowości pojechać bez zezwolenia milicji. Udałem się na komendę milicji, żeby dostać przepustkę do domu, więc wtedy zaczęli mnie przesłuchiwać i wszystkie torby mi wywalili, wszystko mi wywalili. Pamiętam, siedziałem 3 godziny przesłuchiwany i dopiero wtedy mnie puścili do domu, oczywiście pieszo, po zaspach. Teraz jak się wspomina po tylu latach, no to dreszcz przechodzi po plecach. To dziecko, no 81 rok, ma nadzieję, że już jest dorosły. Nie wiem, czy matka mu to opowiedziała. Rozmowy z ludźmi, którzy to przeżyli, którzy tam byli, którzy to widzieli, a nie, prawda, z książki, czy tam ktoś słyszał od kogoś.